Nazywam się Katarzyna Dąbrowska i gram w serialu Behawiorysta Brygidę. Kim chciałaś zostać w dzieciństwie? Jak byłam mała, najpierw chciałam być baletnicą, potem chciałam być panią, która sprzedaje w sklepie, potem chciałam być sekretarką, a potem aktorką. Za kim lub za czym najbardziej tęsknisz? Za światem bez pandemii koronawirusa. Co jest twoim największym marzeniem? Nie mogę powiedzieć. Na co wydałaś swoją pierwszą wypłatę? Na fajną, skórzaną kurtkę, właściwie płaszcz. Co jest twoim największym sukcesem zawodowym? Mam nadzieję, że jeszcze przede mną. Kiedy robiłaś coś po raz pierwszy? 2 tygodnie temu. Gdybyś w wieku 16 lat spotkała siebie jako dorosłą kobietę, co byś pomyślała? Pomyślałabym, że nieźle się trzymam. Że wow, że fajnie, że jestem aktorką, bo wtedy już miałam takie marzenia i chyba nie do końca wierzyłam, że to się może udać. Mi się udało. Chyba byłabym z siebie dumna nawet. O czym chciałabyś pamiętać za 10 lat? O tym, o czym staram się pamiętać każdego dnia, to znaczy, że żaden moment się nie powtórzy. Co zawsze sprawia ci radość? Dokładka i czas spędzony z moimi bliskimi i podróże. Jaki tytuł nosiłaby twoja autobiografia? Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mam tendencje do niekontrolowanych wypadków i upadków, więc pewnie Upadki Katarzyny D. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Nakładam sobie drugą porcję deseru. Czego każdy powinien spróbować chociaż raz w życiu? Nurkowania i sernika mojej mamy. O czym powinna pamiętać każda kobieta? Każdy człowiek powinien pamiętać o tym, każda kobieta i każdy mężczyzna, że jesteśmy wszyscy odrębnymi bytami. Każdy z nas jest inny i o tym, żeby sobie dawać przestrzeń na tę inność i wolność. Co jest największym wyzwaniem w pracy aktorki? Ożywienie postaci, która została zapisana na kartach scenariusza, tak żeby widzowie uwierzyli w to, że jest, że istnieje. Czy wierzysz w to, że przeciwieństwa się przyciągają? Nie muszę w to wierzyć, to zostało udowodnione przez fizyków. Przeciwne bieguny, magnesy, takie doświadczenie, więc tak. Czy wierzysz w to, że sprawiedliwość rządzi światem? Wierzę, że karma wraca, ale czasami wraca w niespodziewany sposób. Jak oceniasz siłę świata wirtualnego? Myślę, że wirtualny świat jest teraz jakby takim równoległym miejscem, w którym każdy z nas zostawia jakieś ślady i kawałek swojego życia i że to jest bardzo ważna część współczesności i właśnie naszego życia obecnego i że to może być fantastyczne i bardzo niebezpieczne. Czy łatwo twoim zdaniem ulec manipulacji? Bardzo łatwo. Jak radzisz sobie z odczytywaniem intencji innych osób? Myślę, że mam niezłą intuicję. Nawet jak nie robię tego świadomie, to po prostu inteligencja emocjonalna, intuicja daje radę. Co jest najlepsze w serialu Behawiorysta? Obsada. Świetne story, krwiste postaci, fajna akcja i smaczki. Te psychologiczne, te wszystkie rozkminki po drodze, kto, dlaczego, po co. Cała ta baza właśnie behawiorystyczna w tle. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Co najbardziej lubisz w swojej postaci? Najbardziej lubię w mojej postaci to, że jest bardzo niejednoznaczna, że czasami jej reakcje są bardzo niekonwencjonalne. Lubię w niej też to, że gdzieś odkrywała przede mną te swoje karty w trakcie pracy na planie, więc... A poza tym lubię to, że jest kompletnie inna niż to, co do tej pory udało mi się zagrać, więc super. Jak jednym słowem określiłabyś swoją postać? Zagubiona. Czy praca na planie behawiorysty coś w tobie zmieniła? Wydaje mi się, że jeszcze bardziej zaczęłam się zastanawiać nad tym, co tak pięknie, czego nas w szkole uczono, czyli nad gestem psychologicznym. I że zaczęłam na to bardziej zwracać ostatnią uwagę w mojej pracy też aktorskiej, to znaczy na ludzi, na sposób, w jaki się zachowują, w jaki się zachowuje ich ciało.
na te wszystkie takie rzekomo przypadkowe gesty, które, które nie są wcale przypadkowe, które coś o nas też mówią. O czym mówi behawiorysta? O miłości, o tym, że od zarania dziejów najważniejsze dla ludzi są relacje międzyludzkie i potrzeba bycia kochanym i tęsknota za byciem kochanym. Jeśli zobaczyliście ten materiał do końca, to wpiszcie w komentarzach hasło Brygida. Dzięki.